Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj ponownie z Januszem Bieszkiem i porozmawiamy na temat najnowszych spraw związanych ze słowiańszczyzną. Witam Cię. Dzień dobry, witam Cię, Aleks, po dłuższym okresie niebytności. Witam wszystkich czytelników i widzów. Od jakiegoś czasu zacząłeś się udzielać na Facebooku, żeby tak szerzej propagować swoje odkrycia. Co tam przykładowo wrzucasz? Zgadza się. W zasadzie Facebook mój zaczął funkcjonować od końca listopada, także niecałe 9 miesięcy funkcjonuje. Pomaga mi w tym admin, ale nie będę zdradzał jego tożsamości. W każdym razie już w ciągu tych 9 miesięcy opracowałem 123 posty, czyli artykuły większe na temat historii, z tym, że dotyczą one historii średniowiecznej, starożytnej i prehistorii. Te trzy okresy, które mnie po prostu interesują. Oczywiście najwięcej jest chyba artykułów, które poruszają okres starożytności, potem średniowiecza i na końcu prehistorii. Chyba są dwa tematy takie głębsze, ciekawe, opracowane przeze mnie. I to traktujesz tak samo naukowo, jak i w książkach. No ja tak, trochę poczytałem, no to tak jest, rewelacje. Tak. Przygotowuję się do tych artykułów, tak. Czasami sięgam nawet do moich książek, jeżeli chodzi o daty, szczegóły, które też tam umieszczam. I chciałem ewentualnie podać kilka tematów, które poruszam ogólnie w postach, ale jeszcze chciałem dodać, że oprócz postów takich ogólnych na te tematy, to jeszcze wpadłem na pomysł, żeby prezentować tak zwane smaczki historyczne. Smaczki historyczne, gdzie szczególnie ciekawe lub kontrowersyjne tematy historyczne poruszam. I może tutaj właśnie bym podał kilka przykładów, że okulary założę. A więc do takich rewelacyjnych postów należał na przykład wywiad, czy wykład raczej, profesora Henryka Samsonowicza na temat podziału wśród historyków, co usiłowano odrzucić w ramach ortodoksji historycznej, ale po prostu zacytowałem profesora Samsonowicza i po prostu już adwersarze nie mieli wyjścia. Mówi Henryk Samsonowicz, że dwie grupy historyków obecnie w Polsce istnieją. Tych, którzy uznają początki narodu polskiego na 1000 lat przed naszą erą i tych, którzy uważają, że nastąpiło to dopiero od IV do VI wieku. Także różnica jest ogromna. Następnie poruszałem temat dosyć szczegółowo budownictwa starożytnego Ariów Sławian na terenie Sławii. Opisałem ponad 200 budowli w okresie od, proszę sobie wyobrazić, 7000 lat przed naszą erą, gdzie już istniały osady, proto-miasta z fosami, z palisadami, z wieżami od 7000 lat przed naszą erą w okresie do II wieku naszej ery. Ponad 200 obiektów. Następnie omówiłem oczywiście szczegółowo kroniki w oparciu o nowe materiały, które uzyskałem. Te wyśmiewane, najstarsze, jak Prokosza, Nakosza Warmisza, Wojnana z VIII wieku, Nakosza Warmisza z IV wieku. I szczegółowo omawiałem te tematy. Następnie omówiłem najważniejszych 29 kronik lechickich w dwóch częściach na Facebooku. Był to potężny materiał i stwierdziłem oczywiście wiele nieprawidłowości, wiele manipulacji, braków w tekstach. Na przykład w takich kronikach Gal Anonim, gdzie już Długosz zauważył różne niekonsekwencje, a potwierdził to później historyk Naruszewicz. Bo jeszcze w kronice Gala materiały były za czasów Długosza, a Naruszewicz już w
swoim czasie w wydaniu tej kroniki Galeusz nie znajdował tych materiałów. Mhm. Czyli jest to ewidentna manipulacja, ja o tym szczegółowo piszę. To samo dotyczy samej kroniki Długosza, która w pierwszej części jest w ogóle niespójna. Wychodzi masę różnych problemów, gdzie na przykład Długosz teraz w tej zmanipulowanej wersji przeskakuje z Graka z IV wieku przed naszą erą do Kraka w VIII wieku. Czyli 1200 lat różnicy. Także jest to niesamowite. I tych rzeczy właśnie historycy nie widzą, twierdząc, że kronika Kadłubka na przykład nie jest dla nich żadnym źródłem, szczególnie pierwsza księga. Dlatego, że nie znajdują w innych kronikach tego, o czym pisał Kadłubek w swojej kronice, co jest oczywiście nieprawdą. I po prostu sam Kadłubek przecież pisze, że on szedł, jak to dosłownie powiedział, za swoim poprzednikiem z poprzedniego wieku, Mateuszem Cholewą. Tak. I pisał tą kronikę na to. Czyli to już jest po prostu nieprawda. Dlaczego historycy mówią nieprawdę? Poza tym są kroniki Miorsza, kroniki Kagnimira, kronik z XI wieku, Miorsza z XI wieku, Zolawy z XI wieku, które publikuje, które są. Nie mówiąc już o kronikach, których wyjątki żeśmy opublikowali w IV księdze chyba Lechickiej, z kroniki Wojnana z VIII wieku i z Nakrosza Warmisza z IV wieku. No i słynna księga z Sarmacji, której też historycy nie chcą uznać, wojewodów Żelizów. Czy wojewodów Żelizów pisało ją od VII do XI wieku. I współcześnie historycy nie dość, że nie chcą zobaczyć tych kronik, ujrzeć. Ignorują po prostu. Ignorują. To jeszcze wersje bardziej populistyczne podają, chociażby z Otchłani Dziejów, taki film, nie? Niedawno. No, był. Był taki film, tam właśnie jeden z historyków właśnie mówił, że Kadłubkiem się nie kierują, że nie uznają pierwszej księgi właśnie Kadłubka. Pierwsza księga kroniki Kadłubka nie jest dla nas źródłem historycznym w ogóle, ponieważ nie mamy żadnego innego, niezależnego od kroniki Kadłubka źródła, które by informowało nas o tych właśnie wydarzeniach, które przedstawił Kadłubek. No i cześć, co prawda, rzeczywiście zaczął się ten film od niby króla Sarmaty, który przybył z Elamu, to co ja w mojej książce pierwszej Słowiańskiej Królowej Lechii poruszyłem. Ale później już pałeczkę przyjęli historycy ortodoksyjni i nie ma nic na temat historii wersji mojej, alternatywnej. Także ten film po prostu reprezentuje starą, moim zdaniem przestarzałą historię pozaborową. I pan profesor Urbańczyk wręcz twoje nazwisko rzucił, tak? Tak. To może właśnie tutaj nawet odpowiedziałem pod tytułem odparcie ataku profesora Urbańczyka. Może teraz króciutko bym, tak, proszę. Bym po prostu przeczytał to. Najpierw to, co powiedział profesor Urbańczyk, powiedział króciutko w filmiku, który trwał 2 minuty na YouTubie z czerwca tego roku pod tytułem Profesor Urbańczyk o Wielkiej Lechii. Przykładem tego leczenia współczesnych kompleksów przez odwoływanie się do odległych czasów jest zdobywająca sobie zadziwiającą popularność w Polsce ta idea Wielkiej Lechii, tego starożytnego imperium Lechitów, które z jakiegoś powodu archeolodzy i historycy starają się przed narodem polskim ukryć. Złośliwie oczywiście, bo prawda jest zupełnie inna. Pan Bieszk i jego zwolennicy, opierając się na jawnie sfałszowanych tekstach,
dokonując absurdalnych zupełnie interpretacji, starają się nam wmówić, no ale to znowu to jest to leczenie kompleksów, że nie wystarczy, że Kadłubek napisał, że przodkowie Mieszka zwyciężyli Juliusza Cezara, ale jeszcze musimy mieć to imperium Lechitów. Ale to znowu to jest to leczenie kompleksów i tu się urywa. Także jest to chaotyczna taka wypowiedź, niespójna, bez jakiejkolwiek argumentacji. I pozwolę sobie moją odpowiedź, jeżeli może około 2 minut potrwa, którą napisałem na Facebooku i opublikowałem. W tym chaotycznym ataku na mnie, niezależnego badacza dziejów Lechii, zapomniał pan profesor powiedzieć o zasadniczych, ale odmiennych wypowiedziach swoich kolegów, a mianowicie profesora Samsonowicza, cytat, są do tej pory zażarte walki między historykami, którzy widzą początki istnienia właśnie środowiska, z którego wyrosła polskość, wyrośli Polacy 1000 lat przed Chrystusem i są tacy, którzy uważają, że początki tego procesu to jest dopiero 4-5 wiek po Chrystusie. Pan, jak widać, należy niestety do tej drugiej grupy. Drugi profesor Garlicki, cytat. Historia w sensie społecznym nie stanie się nigdy zespołem praw raz na zawsze ustalonych, że pozostanie żywa i kontrowersyjna, zarówno w badaniach, jak i w społecznej recepcji. Historyk bowiem odkrywa przeszłość również drogą interpretacji faktów znanych, poprzez sformułowanie nowych pytań, poprzez odmienny sposób szukania na nie odpowiedzi. Powyższe wskazania profesora Garlickiego ja właśnie realizuję wbrew wyimaginowanym zarzutom pana i pana kolegów. Jednocześnie podkreślam, że nie leczyłem żadnych wymyślonych przez pana kompleksów. Jestem na to za stary, chyba starszy od pana. Natomiast widząc ewidentne braki i zakłamania naszej historii, sam napisałem w latach 2014-2019 historię starożytnej Polski, czyli Królestwa Lechii w 5 księgach lechickich, liczących 1700 stron tekstu wraz z 525 cytatami, dowodami źródłowymi ze 183 różnych roczników, kronik, dzieł i opracowań krajowych i zagranicznych w 8 językach obcych. Przepraszam. Ogółem wykorzystałem 258 głównych źródeł krajowych i zagranicznych. Ponadto w maju 2021 wydałem atlas historyczny Lechia Sarmacja Scytia ze 127 reprintami starych, oryginalnych map w 12 językach, udowadniając funkcjonowanie na naszych terenach Lechii, inaczej Sarmacji Scytii oraz starożytnej monarchii Lechitów, uwaga, Wenedonii, Lugi, Lechistanu, Sklawonii, Sławii itd. Proszę zapoznać się z atlasem i mapami oraz otworzyć oczy na prawdę historyczną. Zapewniam, że nie korzystałem z żadnych sfałszowanych tekstów. Jest to tylko pana złośliwa i bezzasadna opinia, na którą nie ma dowodów. Chociażby odnośnie kronik pochodzących z Biblioteki Narodowej w Warszawie, które badałem i opisałem, a mianowicie Prokosza edycji polskiej i łacińskiej, Zolawy, Kagnimira księgi II, wojewodów Żelizów historii Sarmacji, oraz przez nas zrekonstruowanych kronik Cholewy i Miorsza. Również dzieje Lechii, królów lechickich i lechitów przedstawiłem w 43 obszernych cytatach, dowodach ze źródeł zagranicznych w 7 językach obcych, z moim tłumaczeniem i komentarzem. Podobne dowody w wybranych źródłach zagranicznych, których jest zbyt wiele, by tutaj przytaczać. Jak na przykład kronika czeska z XI wieku o lechach, czyli windelach, łacińskie windeli, po łacińsku windeli, nad rzeką Lech, zwanych Sarmatami i ich walkach z legionami cesarza Augusta Oktawiana w lesie teutoburskim, w stronach Morza Germańskiego, jak napisał autor. Druga, Nuremberg Chronicle Liber Chronicarum, edycji łacińskiej i angielskiej, czyli walki Lechów, po łacinie Windeli i po angielsku Lechs w 9 i 12 roku pod miastem Lecha Windelicum. Augsburg z Rzymianami Windelicji. 3. Inskrypcja nagrobna dla C. Awiła Leszka,
którą znalazłem w Muzeum Lapidario di Urbino Vitali. A mianowicie, dla Awiła Leszka, Tyberiusz Klaudiusz Buccio, grobowiec z 4 niszami na 8 urn za życie jedynie jemu dla zaszczytu na własność ofiarową. Cesarz Tyberiusz Klaudiusz Buccio ofiarował grobowiec królowi Awiłowi Leszkowi z płytą nagrobną z powyższą inskrypcją w pierwszym wieku naszej ery. 4. Dzieła Juliusza Cezara i Parke Godwina z opisami działań króla Lecha III Ariowita, zwanego Ariovistus, któremu senat rzymski nadał zaszczytny tytuł króla i przyjaciela Rzymu. Był królem konfederacji Suewów, obejmującej 100 okręgów plemion sławiańskich od Renu po Don. Odnośnie do Imperium Lechitów przypominam, że wprowadzili tą nazwę i opisali. Uphagen jako Lechici Imperii, czy Lechicum Imperium. Kleczewski jako Lechi Imperio. Profesor Nikcewicz jako European Sarmatian Empire of the Lechites. Lelewel na mapach jako Polska Monarchia Lechitów, po niemiecku Polnische Monarchie der Lechiten, po francusku Monarchie Polonaise de Lechite. Co do państwa piastowskiego, to nigdy nie istniało, tylko państwo lechickie, bowiem Piast to nie było imię, o tym pisał profesor Śliwiński, lecz zawód, majordoma na dworze, pisał o tym profesor Wojciechowski. Ale zawsze istniała tylko dynastia lechicka i w tym wypadku z królem Koszyszką, herbu Kroj. Wnioskuję z pana powyższej agresywnej wypowiedzi oceny mojej pracy, że nie znam pan źródeł dotyczących funkcjonowania Lechii w starożytności i średniowieczu, chociażby tych wyżej wymienionych przeze mnie. Nie badał pan królestwa Lechii, bowiem brak publikacji i powinien się pan poduczyć i zapoznać z nimi, a nie je ignorować i oskarżać. Jako archeolog, dlaczego pan i pana koledzy nie badacie między innymi grobowców królów lechickich wykutych w komorach na Łysej Górze, kuchanów Kraka I, Kraka II i Wandy oraz Lasoty na wzgórzu Lasoty, starożytnych miast Lechii, Kodan, Gdańsk, Carodom, Kraków po prawej stronie Wisły, czy Lech pod wodą, pod wodą. Miejsca bitwy na psim polu, Schlacht bei Hunsfeld pod Wrocławiem, naszej największej zwycięskiej bitwy średniowiecza oraz bitwy nad Tolężą z 1250 roku przed naszą erą na naszych terenach, gdzie brak polskich archeologów. Dlaczego? No więc pytam w takim razie, gdzie są jakiekolwiek ślady tego wielkiego imperium? No ja jako archeolog muszę trzymać się konkretu. Jak nie mam konkretu, to nie ma o czym mówić. Więc gdzie są te wielkie grody? Gdzie są te pochowane te armie wojowników? Gdzie jest ta broń? Gdzie są te zdobycze? Nie ma nic. Wbrew temu, co pan mówi, śladów starożytnego budownictwa w Lechii nie brakuje. Sam prezentuje 200 obiektów odkrytych przez archeologów z okresu od 7000 lat przed naszą erą do II wieku naszej ery. Także w okresie wczesno-średniowiecznym odkryto setki miast, portów, osad i grodów na obszarze Królestwa Lechii. Zapewne zapomniał pan także o naszych starożytnych, wspaniałych zwycięstwach z perskim Imperium Achemenidów, Cesarstwem Rzymskim i Cesarstwem Bizantyjskim, na przykład. W 529 roku przed naszą erą pokonanie króla Cyrusa II Wielkiego, gdzie Scytia Europejska, inaczej Lechistan, decydująco wspomógł królową Tomyrys i jej Massagetów konnicą pancerną. Pisał o tym profesor Farok. I film jest sprzed 2 lat, Tomyrys. Ten film produkcji kazachskiej. Kazachstanu, tak. Widziałem ten film. Tak, to też na ten temat. Jest właśnie o tej walce między Massagetami a Persami. W 512 roku pokonanie króla królów Dariusza I Wielkiego taktyką wojny podjazdowej spalonej ziemi. Klęski legionów rzymskich w bitwach z armami Ariów Sławian. 53 rok przed naszą erą. Klades Karae w Syrii. 16 rok przed naszą erą. Klades Loliana
nad Renem. 9 rok, La Desperdita Legio w Indelicji. 9 rok, La Desvariana. Clades to klęska po łacinie. Variana, czyli klęska w lesie teutoburskim. Przypisywany Germanom. Tak. Lata 176-180 Clades Sarmatica, gdzie nasza konnica pancerna Sarmatian Cataphracts pokonała legiony rzymskie cesarza Aureliusza i Commodusa. Właśnie w tej bitwie słynnej w lesie teutoburskim, w której dowodzili właśnie Awiło Leszek i król Arminiusz. Z Arminiusza Niemcy zrobili Hermana i wystawili mu pomnik jako wielkie zwycięstwo Germanów, co jest po prostu nieprawdą i kłamstwem. Następnie czterokrotne zdobycie Rzymu przez Ariusz Sławię w latach 410-455, 472-541 i Kartaginy w 439 roku. Podbój Grecji przez Ariusz Sławię i zdobycie Koryntu i Aten w 395 roku oraz Konstantynopola w 705 roku. Podbój oraz założenie 22 sławiańskich królestw w Galii, Hiszpanii, Afryce Północnej, Italii, Panonii, Dacji i Tracji, które tam funkcjonowały i panowały przez dziesiątki i setki lat w ramach Imperium Lechitów. Na przykład 302 lata Sławianie panowali w Hiszpanii oraz 622 lata w Italii. Jeszcze raz powtarzam, nic absolutnie, co wskazywałoby na obecność jakiego, nie mówiąc o państwie, ale jakichkolwiek wyżej zorganizowanych grup aż przed, no powiedzmy, drugą połową IX wieku, no i X wiekiem, kiedy już to państwo piastowskie powstaje. Więc jest to przykład absurdalnej teorii. Tak więc chciałem panu przypomnieć, że już w tych czasach posiadaliśmy królów, organizację państwową militarną i potrafiliśmy rządzić społeczeństwami zachodnimi. Najstarszym i jedynym rodzimym źródłem informacji o tym, co działo się nad Odrą i Wisłą w starożytności, jest Kronika Polski Wincentego, zwanego Kadłubkiem. Na koniec wstydliwy problem dla was historyków, którzy ukrywacie trzy kroniki w języku łacińskim. Miechowity od 502 lat, Decjusza od 500 lat i Sarnickiego od 434 lat, żeby sławiańskie społeczeństwo polskie nie dowiedziało się o starożytnej historii Lechii i walkach Ariów Sławian z imperiami perskim, rzymskim, bizantyjskim. Jak pan widzi, profesorze, mamy podstawy do podejmowania własnych badań historycznych, bo wasza akademicka wersja historii ma ogromne braki, jest przestarzała oraz zmanipulowana i niewiarygodna. Na przykład niby koronacja Bolesława I Wielkiego zwykłą koroną w 1025 roku. Po co? Jeszcze bez podania źródeł. Podczas gdy był już posiadaczem wyższej rangi diademu cesarskiego Sławii, od 1000 roku diademu otrzymanego od cesarza Ottona III, który wtedy był zwierzchnikiem kościoła. Tak. I papież jemu podlegał. I takiej korony zwykłej Bolesław Chrobry już nie potrzebował. W ogóle w 1025 roku. Dopóki nie zobaczymy radykalnych zmian we wszystkich wyżej wymienionych aspektach, będziemy sami dochodzić prawdy i domagać się nauczania dzieci i młodzieży w szkołach, na uczelniach o Lechii starożytnej i średniowiecznej. I to tyle odpowiedzi, ale odpowiedzi konkretnej i merytorycznej profesorowi Urbańczykowi, który ograniczył się do dwóch zdań chaotycznych i ogólnikowych, bez żadnej argumentacji. I to jest właśnie to, że co napiszemy, to albo jest ignorowanie, albo zaprzeczanie, a szczególnie prześmiewanie. Tak, ja zauważyłem, że jest wielu takich prześmiewców, którzy nigdy by nie pokusili się do tego, żeby zaglądnąć chociażby do jednej książki, tylko posłuchali czegoś gdzieś tam na YouTubie czy gdzieś, tak, i
na zasadzie wyśmiewania. Nie? Albo na zasadzie zlecenia czy polecenia. Znaczy, nie wchodziłbym w to. Po prostu zwyczajnie jest mocno pro, załóżmy, katolicki czy pro jakiś inny, no to on już ma skrystalizowany swój pogląd na świat. Przepraszam. Nie chce zmieniać. Tak, ale wyszło też w komentarzach pod moimi postami, na przykład na Facebooku, że są to ludzie albo historycy, bo są tacy, którzy mówią ogólnie, że kończyli studia historyczne, albo studenci, którzy po prostu to robią, prześmiewają, bo im się nie podoba. Ale nie rozumieją tego, co powiedział profesor Garlicki, że historia się też zmienia. Są nowe badania, trzeba nowe wyniki się badań. Zmienić. Trzeba iść, dążyć w tym kierunku, tak żeby jest. Dokonywać tych A nie tkwić na przykład w stereotypowych dogmatach, że istniał król Piast. Nie było żadnego Piasta. Jedną z największych tajemnic dziejów Polski jest pochodzenie Mieszka, pierwszego historycznego władcy Polski. Wiemy o nim niewiele, a o rodzie Piastów, z którego miał się wywodzić, prawie nic. Piast nie był nawet imieniem. Nazywał się Kosciuszko Herbu Kroj. Był rycerzem Lechitą, czyli szlachcicem. I dlatego został wybrany, bo tylko taki mógł być wybrany na króla Lechi. Na wiecu. Tak. Miał brata Rolisława Kosciuszko. Mhm. Także są na to dowody, są na to w kronikach, ale nie uparcie się utrzymuje właśnie te dogmaty. I o tym nieszczęsnym koronowaniu Bolesława Chrobrego. Ale są nowe dane z Napoleonii Storigi, że najechał właśnie z tym diademem, który otrzymał od Ottona w 1000 roku. W 1024 roku, pod koniec roku, najechał kościół w Paryżu. Tak. Tak. Ten, który, to chyba chodzi o ten Notre Dame. Z tym, znaczy może kościół w tym miejscu. Poprzedzający. Tam tak. Były przed katedrą około 5 kościołów. Mhm. Burzonych. Jeden z tych kościołów został zburzony przez Normanów, którzy dopłynęli wikingów tak. Łodziami z Ekwaną i zniszczyli, spalili. Tak, także nic z tym dziwnego. I Chrobry dowiedział, że w tym czasie będzie przebywał papież w Paryżu, no i najechał Paryż swoją armią. I uzyskał sakrę w 1024 roku, bo sobie nałożył w obecności papieża ten diadem. Na zasadzie wymuszenia. Na zasadzie wymuszenia, tak. I potem, moim zdaniem, zabrał papieża, udali się do Rzymu i tam koronował się diademem na króla Rzymu i cesarza Europy. Czyli było też siłowe przejęcie władzy. Tak jest. I w związku z tym ja to opisuję w jednym właśnie ze smaczków historycznych. Całą tą sprawę z dowodami, jak to było chronologicznie po kolei dokładnie. No i za to w zemście, ponieważ to wzbudziło ogromną wściekłość w Niemczech, po prostu uprzedził króla niemieckiego, Konrada, uprzedził właśnie Chrobry. Szybciej założył, czy wymusił założenie tego diademu na swoją głowę od papieża, to był chyba Sylwester XIX. No i w związku z tym taka wściekłość zapanowała w Niemczech i papież oczywiście też był siłą rzeczy wściekły, bo został zmuszony. I dwaj mordercy, że tak powiem, delegaci, otwarcie tak po prostu skazali na śmierć Bolesława przez zatrucie hostią. I po powrocie do Poznania to się stało. I w trakcie jakiejś tam uroczystości podano mu hostię z trucizną wolno działającą. I kronikarz Kagnimir z XI wieku, w tym czasie żył mniej więcej, właśnie podał, nie mógł oczywiście podać kto i w jaki sposób, ale że cierpiał Chrobry straszliwie przez kilka miesięcy, zanim umarł. Była to silna, wolno działająca trucizna, która go w końcu zabiła. I w 1025 prawdopodobnie, chociaż kronikarz Bogufał w swojej kronice podaje, że Chrobry zmarł w 1026 roku. Czyli rok później. Także to jest niewyjaśnione. Dobrze. Teraz kolejny smaczek, mianowicie Atlas. A, Atlas. Na końcu smaczek został. No muszę pokazać i się pochwalić.
Tak wygląda nasz atlas, który oczywiście już był reklamowany na Facebooku. I muszę powiedzieć, że razem z Wojciechem Zielińskim żeśmy pracowali nad tym atlasem, proszę Państwa, 1,5 roku. Także był to duży wysiłek, szukanie tych map. Oczywiście większość znalazł ich Wojciech Zieliński, jako bardziej sprawny komputerowo ode mnie. No i też pomógł nam Waldemar Wróżek. I tak w trójkę znaleźliśmy, proszę Państwa, 300 map. Pan Bieszk i jego zwolennicy, opierając się na jawnie sfałszowanych tekstach, dokonując absurdalnych zupełnie interpretacji, starają się nam wmówić, no ale to znowu to jest to leczenie kompleksów, że nie wystarczy, że Kadłubek napisał, że przodkowie Mieszka zwyciężyli Juliusza Cezara, ale jeszcze musimy mieć to imperium Lechitów. Proszę Państwa, 300 map. No i rozpoczęły się dyskusje, negocjacje z wydawnictwem. Wydawnictwo Bellona nie mogło się zgodzić na wydanie Atlasu Matki z 300 mapami ze względu na koszty i cenę. Tak. No cena by musiała być prawdopodobnie około 300 zł. Kto by to kupił? Także byłaby to produkcja mało opłacalna, jeżeli nie w ogóle nieopłacalna. W związku z tym kolegium redakcyjne zadecydowało, że około 120 map, no i żeśmy 127 map wybrali z tego atlasu matki i żeśmy tutaj umieścili takie najbardziej reprezentatywne mapy. A takie, może podaj przykład dwóch, trzech takich najciekawszych map. Ja może bym ogólnie jeszcze powiedział, że atlas składa się ze wstępu, powiedzmy, historycznego, gdzie ogólnie omawiam nasze prace. Poza tym zachęcam, żeby przeczytać wstęp przed oglądaniem map. Dlatego, że jest wyjaśnione tutaj wiele pojęć. A więc przede wszystkim określenie Lechi, potem Germanii, Windelicji, Polachi, Podlachi, Lugi i nazw łacińskich Licates, Licitia Vici. No i są podane królestwa zdobyte sławiańskie na zachodzie. Dla obserwatorów zewnętrznych, zarówno ze wschodu, z południa, jak i z zachodu, to państwo Mieszka i sam Mieszko pojawiają się jak diabeł z pudełka, nagle ku zaskoczeniu wszystkich. No i są podane królestwa zdobyte sławiańskie na zachodzie, z okresami panowania Sławian na terenie właśnie Cesarstwa Bizantyjskiego i Cesarstwa Rzymskiego. No map tu prawie wszystkie są ciekawe, muszę powiedzieć, ale na przykład wiele map, zarówno w języku polskim, w języku niemieckim, angielskim, francuskim i łacińskim, pokazuje mapy z okresu starożytnego, proszę Państwa, pokazujące obszar zamieszkiwany przez Sławian, czyli Sławiańszczyznę. Od Renu po Morze Kaspijskie, proszę sobie wyobrazić. W tym również mapy niektórych, których nie chcę tu wymieniać z nazwiska, kartografów, historyków polskich. I za to im wielkie dzięki. Pokazywali prawdę. I proszę sobie obejrzeć, znajdziecie Państwo te mapy, na przykład mapa numer 5. Również dwie mapy 61, 62 i 31 o inwazji właśnie Sławian na zachód, czyli na Cesarstwo Rzymskie, te słynne inwazje do Galii, do Hiszpanii, do Afryki Północnej i do Italii i na wyspy Morza Śródziemnego, gdzie panowali w Hiszpanii 302 lata, a w Italii panowali 622 lata, z tym, że najdłużej panowali Longobardowie, był to odłam Wandalów i oni panowali 510 lat na terenie Italii. Czy gdzieś ktoś słyszał o tym? Gdzie? Ani w podręcznikach, w książkach, nigdzie o tym nie ma. I właśnie taka jest nasza historia.
I mam rację, zarzucając historykom, że nie przekazują informacji. I uważam, że ten atlas to jest nokaut dla ortodoksji akademickiej, ortodoksji historycznej. Tutaj dopiero historycy otworzą oczy, jak zobaczą. Kto słyszał o Venedonii, o Lugi, którą tam niby dyskutowano, ale to nie dotyczy w ogóle Sławian. A to była jedna z pierwszych nazw rzymskich na określenie Lechi, Lugia. Ligi, Lugi to byli Lechy. To byli Lechy. A Logiones to byli potem Lechici. Logiones. To jest wszystko na mapach tutaj. Venedonia, czyli Królestwo Wenedów lub Imperium Wenedów, jak ktoś chce. Która została pokazana na mapie angielskiej, na mapie niemieckiej, tak. I w kontekście nazwy na mapie niemieckiej Venedonia Sklawania, czyli Sklawonia, a na francuskiej, nie, na angielskiej Venedonia Slawonia, czyli, czyli Venedonia Sławiańszczyzna. Także jest tu bardzo ciekawych wiele map. Oczywiście są tu mapy w 11 językach obcych, w tym rosyjskie, jako Sławianie, Lachy. Jest mapa grecka z nazwą Lechistan, pokazany Lechistan. Czyli Grecy też nas nazywali nie tylko Sklawonia i Sklaweni, tylko Lechi, tak. Lechistan. Przypomnijmy, że Persowie i Arabowie cały czas mówią na nas Lachistan. Tak jest. I na przykład Armenia, Armeńczycy, Lechastan, Lechastan. Dobrze. Nad czym teraz pracujesz? Jeszcze Persja, Lachestan. Okej. Okay. No. Co aktualnie po tym atlasie? Po tym atlasie, który został wydany w maju, opracowałem w międzyczasie, negocjując właśnie warunki wydania, siódmą książkę o Lechi, którą wydam wspólnie z Waldemarem Wróżkiem na temat bitych monet, medali, staterów przez władców lechickich na terenie Lechi. To jest druga część, też potężna, gdzieś ponad około 4000 wizerunków monet. Ciekawych i co ciekawe, zobaczycie Państwo po raz pierwszy chyba monety z napisem Lech. Lech. No ale w poprzedniej książce było dużo monet. Też były, ale mniej. Tutaj będzie więcej z napisem Lech na jednej stronie. Także naprawdę bardzo ciekawa pozycja. W związku z tym, że Atlas został wydany niedawno, ta książka będzie wydana, ta siódma, gdzieś na przełomie roku. Okej. Okay. A ósmą o Lechi, a dziesiątą w ogóle, piszę aktualnie. Także zbieram skrzętnie, piszę i wykorzystując materiały z Facebooka. No i oczywiście w międzyczasie piszę artykuły i smaczki historyczne do Facebooka. Jasne. No to myślę, że to tyle, bo przeszliśmy przez wszystkie tematy. Jakieś słowo końcowe? No cóż, chciałem przede wszystkim zachęcić Państwa do zapoznania się z tym atlasem. To jest ewenement, to jest jedyna taka rzecz w kraju historycznie, po raz pierwszy wydana. I być może w Europie też. Prawdopodobnie w Europie, aha. Dlatego atlas został wydany, wstęp przetłumaczony na język angielski profesjonalnie i na okładce tylnej również jest wersja polska i wersja angielska. Czyli jeśli ktoś ma znajomych, powiedzmy, badaczy, czy ludzi, którzy się interesują anglojęzycznych, to też można Oczywiście. Zaprosić. Oczywiście. Także można wysłać te atlasy. Wiem, że ludzie z zagranicy też kupują ten atlas. Także angielskojęzyczni klienci z Europy są w stanie się zapoznać z tym atlasem. Stąd tak szczegółowo opisywałem historię. Powiedzmy tych map i tych tematów. Jeszcze muszę powiedzieć, że wysłałem też zgodnie z umową do pana Ramseya, Davida i Brandona dwie sztuki do San Francisco, ponieważ tu jest około 60 map, na które wydał zgodę David Ramsey z jego kolekcji. Tak, bo oni mają w internecie kolekcję. Mają w internecie na Uniwersytecie Stanford.
mają nawet swoją salę i tam prawdopodobnie jeden z atlasów jest nasz. W tej sali na Uniwersytecie w Stanford. Bo wszystkie nowe rzeczy tam są umieszczane, jak mi poinformował Brandon Ramsey. Także mówił, byli zadowoleni, bardzo mi się atlas podobał i prawdopodobnie zaistnieje też w Kalifornii. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję.